Siema widzowie, z tej strony Naczyń Zombiaczek, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was, moi drodzy, odcinek Stepania do graczy, więc mam nadzieję, że każdy z was zostawi tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Jeśli dobijecie pod tym odcinkiem 35 łapek w górę, to dam wam tego teksturpaka z odcinka na Discordzie. Link do Discorda macie w opisie, więc musicie tam po prostu dołączyć. Moi drodzy, również chciałbym was poinformować, że Genesis właśnie wypuściło nowe klawiatury. Macie je w tym momencie na ekranie. Jeśli ktoś by był zaciekawiony właśnie taką klawiaturą, którą ja dostałem, macie link do niej w opisie. Możecie wbić i przypominam, z kodem ZOMBIACZEK macie 10% zniżki na produkty Genesis. Także moi drodzy, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania, no i tyle, trzymajcie się. A, no i chciałbym jeszcze wam przypomnieć, że w ten piątek nie będzie niestety SpeedHC, no przez to, że muszę widzowie wyjechać, także no nie będzie SpeedHC, smutno mi z tego powodu, no ale... No dobra, zapraszam do oglądania i siema! Dobra moi drodzy, typam do pierwszej osoby, zobaczymy gdzie mnie ta osoba tepnie, mam nadzieję, że to nie będą nogi. No nogi to nie są, ale jest tu kuboid tego ziomka, co mi się za bardzo nie podoba, ale dlaczego on od razu w pierwszej sekundzie klepy uciekł do góry? Dlaczego on to zrobił? Ty, no nie wiem, rzuciłbym do niego perłę, ale boję się po prostu, że jeśli rzucę do niego perłę, to po prostu się zbuguje tam. No dobra, spróbuję i będę go tu po prostu klepał. Może ten gościu nie jest na koksie. On nie ma miecza! On nie ma miecza, ten ziomek! Ty, dobra, leję go, ty! On by mnie klepał, nie mam miecza, żeby mu dać. No ale... Dobra, leję go. Dobra, dziękuję podobania. Okej, dobra, pokonałem go. To było dosyć głupie, szczerze mówiąc, no pewnie dużo osób napisze w komentarzu, dlaczego zombie go zabiłeś, dlaczego on nie ma miecza. No słuchajcie moi drodzy, prawda jest taka, że gdybym ja nie miał miecza, a ten ziomek by do mnie tepnął, to też by mnie klepał i by nie patrzył na to, czy mam miecz, czy nie mam miecza, i by po prostu mnie bezpardonowo po prostu zabił. Także ja zrobiłem to samo, co zrobiłby ten ziomek. No chyba, żeby tak nie zrobił. No to bardzo bym się zdziwił. No dobra, zaraz lecimy do kolejnej gildii. Myślałem, że to jest jakieś wyjście. Ale wiecie co, wyjdziemy sobie na górę na kuboida tej gildii i zobaczymy, co oni tutaj mają w kuboidzie. Okej, jest jakaś drzewkarka. No jest to taki typowy kuboid dragonowy, sand farmery. Tutaj mają, widzę, że mają bacona. O, to jakaś bogatsza trochę gildia, bo bacona mają. Chociaż w sumie z drugiej strony tutaj bacon wcale taki po prostu drogi nie jest. No dobra, więc tepamy do kolejnej osoby za chwilę. Dobra moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka. Jest to jakiś ziomek bujanek, który pisał na czacie: nikt nie ma psychy się do mnie tepnąć. I tepnął mnie od boi, drodzy, w jakieś porąbane nogi, co ja jestem? Kurde, tepnął mnie w jakieś dwustronne nogi ten ziomek. Ja pierdziele, ty. I co, i oni mnie tu będą teraz klepać? Ja dupia, no dobra, ja mam antynogi jeszcze jedne. No co tam, frajerze? No co tam? Co tam u ciebie słychać, mordeczko? No skąd to zwątpienie? No i siemanko i witam was bardzo serdecznie. No i wyszliśmy sobie z nóg. No i będziemy teraz tych ziomków po prostu klepali tutaj. Mam nadzieję, że oni jakoś poliżą czy coś w tym stylu. Dobra, zjemy sobie koksa. Nie wiem, czy oni są dobrani. Z tego, co mi się wydaje, to chyba są dobrani i pewnie mają tu jakieś dobierki. Najgorsze jest to, że po prostu teraz ludzie mają te dobierki w tych ramkach takich na itemki i sobie po prostu wbiegają do jakiegoś pomieszczenia, biorą itemki i jolo, i klepią ziomka dalej. Dobra, gościu je refila, tak, on chyba zjadł refila, więc spróbujemy go klepać, może jakoś poliże. Nie, czy on koksa zjadł? Myślałem, że on refila zjadł, dobra, ten zjadł koksa, a ten jadł refila. Bania padła! Pada ziomeczko i bania, dobra, ty, nie jem koksa? No dobra, muszę jeść koksa. Chciałem zaryzykować, że po prostu temu ziom... Wiecie, pada mu bania i chciałem zaryzykować, bo może typa by się udało po prostu sklepać. Oj, z tego co widzę, to nie zmieniłem sobie klaty. Ale dobra, klaty już zmieniam. Zmieniam również całego seta. No i spróbujemy chociaż tutaj jednego zioma sklepać. Może tego by polizał. Może ten wariat poliże. On nie jest na koksie. On na refilach cisnął. Jednak jest... Nie, nie jest na koksie. Jak on tak długo żyje na tym refilu? Ty, no bez jaj. Ziomek na refilach ciśnie i on tak długo żyje? Kurde, najgorsze. Dobra, oni są na refilach. Dobra, muszę lać tego zioma. Muszę się jak najbardziej sfokusować na tego typa. Jak on nie polizał? To jest niemożliwe. Ja mam jakiś miecz bez szarpnesza, czy co? Jakim cudem ten typ nie liże? No patrzcie to, no to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, jakim cudem ten typ nie liże, no. Ja pierdzielę, nadal nie polizał. Dobra, teraz w końcu polizał. Udało się tego zioma pokonać. Ile tu w ogóle itemu się wysypało? A wiecie co? Spróbujemy jakoś bić do tego typa. Siema. Siema, wariacie, co tam u ciebie słychać? Co tam u ciebie słychać, mordeczko? Ty też chyba nie masz koksa, co? Aaaa, sunia! Siema, pozdro, wariacie! Nie, no zajebista akcja, widzowie. Ty, zajebista akcja wyszła. Kurczę, najgorsze jest to, że oni prawdopodobnie tutaj przyjdą i mnie zaraz sklepią. Chyba, że uda mi się stunąć. Na 20 sekund antylogoutu. Mam nadzieję, że te typy nie mają żadnych itemów do dobierki i tutaj po prostu nie przyjdą. Uwaga, 2 sekundy i szybko wpisuję spawna. Okej,
Dobra, jestem na spawnie. Udało mi się uciec, super. Za dużo itemu z tej klepy nie zebrałem, ale najważniejsze to, że tych dwóch typa udało się sklepać oraz po prostu nas nie sklepali i sobie normalnie poszliśmy na spawna. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomeczka. Ziomek mnie tak tepnął z nienacka, akurat na telefon sprawdzałem. I tepnął mnie on, moi drodzy, na wyrównaną klepę, także spoko. Dobra, musiałem odłożyć telefon, żeby tutaj po prostu nie brzęczał. Więc, moi drodzy, lecimy z ziomeczkiem. Zobaczymy, czy ten ziomek jest jakiś tutaj dobry. Ma on ode mnie 600 rankingu? Nie, bo ja mam 1300 rankingu. Chyba tutaj jest nawet na tym odcinku sobie dobiliśmy jakieś 100 rankingu niecałe. Tak mi się wydaje, bo jak zaczynałem odcinek, miałem chyba pewnie 1200. Coś takiego, nie jestem do końca pewien. No dobra, nie wiem kto zjadł koksa pierwszy, ja czy on, dobra, on mnie odpunchował, więc jak mnie odpunchował, to ja to wykorzystam i po prostu szybko sobie zmienię starcika. Wbił się w plecy się nie bije. Wow, żem prawie jeszcze polizał widzowie, ile ten gościu ma HP? 17 HP ma typeczek. Dobra, ty, zaspał chwilę, bo zmieniał seta. Okej, okay, elegancko, ile ma HP? A i odpunchował się, no i dupa, co on tam zjadł, refila zjadł. Okej, okay, zjadł refila, więc ja sobie też zjem refila. W sumie niepotrzebnie jadłem refila. O Jezu, gdzie jest mój miecz? Co ja zrobiłem, widzowie? Na maksze wyrzuciłem przypadkowo miecz ekwipunku. On chyba nie wie, że jestem na koksie. Tak, on chyba nie wie, że jestem na koksie. Więc może się zaraz okazać, że tego typa sklepiemy. No właśnie, on nie wiedział, że jestem na koksie, przez co go po prostu udało nam się go sklepać. Także no, dosyć na farcie. Ale okej, okej. On napisał GG, mogę po itemy. Oczywiście go tutaj tepnę po itemy za chwilę. Dobra, moi drodzy, tepamy do kolejnego zioma. Jest to typek, oni kulk spadził, chyba coś takiego. Temu typowi przed chwilą, którym się klepem, oddałem itemy. Okej. Udało mi się dobrać i typek zjadłem koksa po ziomeczku. Zjadłem koksa po ziomeczku, więc uda nam się go chyba sklepać, moi drodzy, tak mi się wydaje. Mam 500 rankingu, o kurczę, jakbym zginął takiego typa, minus 60 rankingu. No trochę nie za fajnie wam powiem. No dobra, pochitamy go trochę tutaj z wędki, bo mam autogardę włączoną, więc sobie po prostu go spróbujemy schitać. Czekajcie, zmienię sobie seta, mam 5 sekund jeszcze. Dobra, szybko zmieniłem to i gościu rzuci jakąś perłę dziwną. Ach, gdyby polizał tego koksa, ale set mu zaraz powinien paść, bo ja zmieniłem seta, a on nie zmienił, dobra. Rzuciłem jakąś taką perłę na ucieczkę, no i teraz zmienia typek seta, szkoda kurczę. Szkoda, giga szkoda, że tego typa się nie udało sklepać, ale zmarnował ten ziomek dwie perełki, więc zrobię sobie sam nogi. Zrobił sobie sam nogi, co za typek. Ja pierdzielę, co za debil. O nie, rozkopał się. Nie, nie wierzę w to. Co za chłop? Co on odwalił? Ja pierdykam. Ty, dobra, bo zaraz musimy zjeść koksa. Widzowie, dobra, jemy koksika. Myślałem, że on mnie będzie chciał zakoblować, ale chyba nie umie to zakoblować, bo to jest trzeci poziom, widzowie. Więc on po prostu mnie tutaj nie ma szans zakoblować. Dobra, zmieniłem sobie tutaj tego secika całego. Mam 90%, więc lecimy teraz z tym ziomem. Obydwoje mamy po 10 refili zapewne. Ja sobie od razu kupię Strange'a, żeby po prostu nie zapomnieć o nim jakoś przypadkowo. Ty, no nie gadaj. Ty, dobra, uff, myślałem, że on mi tu ucieknie, bo nie miałem perły. Ten typek nie ma pereł, więc w żaden sposób mi nie wyperłuje tam gdzieś na górę. Tylko, no właśnie, muszę go jakoś tutaj po prostu trzymać, żeby on mi nie wszedł przez tą stoniarkę, nie uciekł. No właśnie, chcę uciec przez tą stoniarkę, ale sobie polizał. Uuu, jeszcze perełeczkę miał kolega. Jeszcze kolega miał perełeczkę, także no zobaczcie, widzowie, jaka zajebista akcja. Zajebiście. Ja to zlogam. Dobra, zlogałem, widzowie. Jak zaloguję się za jakiś czas, to będę tepał do kolejnej osoby. Wiecie co, widzowie? Mam pomysł. No jest Sunia. No jest Sunia. Tak, mówię, co ja będę czekał? Wbiję szybko perłami, stąd wyjdę. Także nała, wariacie. Nała. Oj, jeszcze pera mnie tu jakaś tepnęła. Także na razie i pozdrawiam cię serdecznie, Beniu. Widzimy się za jakiś czas w niebie. No dobra, lecimy, moi drodzy, do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego zioma, a zarazem ostatniego w tym odcinku i zobaczymy, gdzie nie typeczek tepnie. I są to nogi, no właśnie, kurde, to są te nogi zrobione właśnie w taki sposób, jak ja zawsze robię, że po prostu jak rzucam antynogi, to gościu od razu mnie może po prostu zrzucić. Więc w takim przypadku, gdy ten typek zrzuca, trzeba mieć po prostu dwie pary, znaczy no, dwie antynogi po prostu przygotowane, żeby takiego typa w razie co się uchronić. No dobra, jest on tutaj sam, myślałem, że on tu przyjdzie z kolegą, ponieważ jego kolega jest również online. Zostaje on jakiegoś laga, gdyby tak dostał laga, gdyby akurat mu się koks... Ależ to było szybkie! Ależ to było szybkie, proszę państwa! Kolega sobie tutaj chyba
został wyrzucony przez makro, czy nie? Nie wiem gdzie tu jestem, bo czat nie mogę aż tak daleko przewinąć. Ale gościu sobie elegancki tutaj Lizu zrobił. Chyba Lizu nie został wyrzucony przez makro. No dobra, ale już ten kolega tutaj idzie. Nie, jego ziomek tu przyszedł. Ja pierdzielę, jego ziomek z gili tu przyszedł. No nie gadajcie, no to jajca. Ty, ale jajca widzowie, jak jego kolega, jego kumpel tu na koksie przyszedł. No to mam przesrane tutaj. Mam przesrane, a tak zajebiście szło nam widzowie, a tak zajebiście szło. Kurcze, były chyba 5 tepnięć i 5 killi albo 6 killi nawet. No dobra, spróbujemy tego typa tu jakoś sklepać. Chociaż szczerze mówiąc wątpię w to, aby się udało to zrobić. Chyba, że ten typek, co on robi? Dlaczego on rzucił perłę jak jadł koksa? On miał chyba strasznego lobba, nie opadła? Nie ogarnie! Nie, no ogarnął, jak to jest możliwe? Tyle hitów dostał. Tyle hitów dostał, tyle hitów. Bez bani nie polizał? Nie, no to jest widzowie żart chyba jakiś, co? To jest jakiś żart. Naprawdę. Nie wiem, czy ten typek ma jeszcze jednego koksa. On powinien iść koksa, jak ja mam jakieś takie 10 sekund regenki. Więc po prostu spróbujemy, no jak zje koksa ten typek, to spróbujemy widzowie wyczekać jakoś perłami do góry się. Tak, je koksa ten typek i niestety nie polizał. Więc spróbujemy zrobić coś takiego. Cyk. Cyk. No plan był dobry. Plan był widzowie dobry, ale wykonanie słabe, także darmowy bilet na spawna. No dobra, o Jezu. No i cały ranking, który nabiłem przez odcinek, właśnie straciłem od tego typa. No dobra, szkoda gadać, ale myślę, że i tak było spoko, więc widzowie, dzięki za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, na razie i yo, pozdro!